Moniki. Dzień doberek. Chciał was wychować. Cześć. Co tam? Fajnie wszystko? O, cztery leniuszki. Leniuszki wszystko zjadły. To może będą teraz jadły sobie z wielką przyjemnością. Och, wy moje bidy. Wy moje kochane. Wy moje widłaki. Cześć. O, ktoś tam na mnie. Witam mnie, tak? Kto tam je wita tak ładnie? Ale ładnie, idzie od razu na swoje miejsce. No zapraszam. Zapraszam, kochanie. Zapraszam, będziemy się tutaj miziać, wiesz? Tak, zaraz weźmiemy szczoteczkę i będziemy kotka karmić. No poczekaj. No poczekaj, kochana. No poczekaj, kochana. No to przecież to dziecko twoje, wiesz? Dziecko twoje, nawet nie zwraca uwagi, widzisz, na twoje syczenie. No, malutkie dzieciątko. Ojejku, jakie tu są piękności. Kości, ości. Kości, ości, piękności. Cześć, słoneczko. Cześć, słoneczko, kochane. Już karmimy, włączuszki, już. Już karmimy. Ojejku. My biedaki moje więźniowie kociego pokoju. Kto tu jest taki piękny? Kto? Kto jest taki piękny? Zobaczcie, taka parka. O, taka parka, gitarka. One są zawsze razem. I tutaj jest Rozalka, a Frencia to nie wiem, gdzie jest. Gdzieś zniknęła nam, już wam daję, już, bo jesteście podna, ciotka tutaj gada, opowiada, zamiast się zabrać za kłód. Już, bierzemy, już bierzemy jedoneczko. Tak? Trzy. Co ty, ja ci jedzonko niosę, Niunia? Zobacz, no zobacz. No zobaczcie. Proszę, tu pierwszy kotek, tu drugi kotek. Chodź. No chodźcie ładnie. Ale zamieszane. Czekaj, Frulu, ty chodź, Frulusia, tutaj, a tutaj ona dostała, no. Ty nie powinnaś nic dostać, bo jesteś tak niedobra teraz. No, kto to widział tak się zachowywać? Powiedz. Tyle musisz napyszczyć na początku, a potem jakoś wcinasz ze smakiem, ty. No, chodź, masz. No i teraz już jesz, tak? A ty musisz jeść z puszki? I ta miseczka jest niedobra? Taki kotek ładny, taki, no, śliczny kotek, śliczny. Jedz sobie, jedz, tak, śliczny. O, jaki ładny kotek, śliczny. Jaki ładny. No tak, musisz troszeczkę popyszczyć, musisz. I, no spokojnie, spokojnie. Chodź, masz. I ona tak na początku na zawsze syczy, pyszczy. A potem już trochę się uspokaja. Ale do wzięcia jej na kolanka to jeszcze trochę minie. Tak napyskować się musi. Ale wcinają. Coś niesamowitego. Jakie głodomorki. Proszę, kochana, proszę. Proszę bardzo. Proszę. Proszę. Ale po prostu aż się kurzy. Jedna puszka już poszła. Teraz druga puszeczka. Hmm?
Z łyżeczki bierze. Z łyżeczki z Kubana bierze. A, ale napyszczyć to musi. Nakrzyczeć, nadenerwować ciotkę. Proszę, Maś. A tutaj dwie parki sobie wcinają. Frelka z Ecikiem i Rozalka z Ruzią. Proszę. No, idziesz tu do nas? Dziś jakby ciebie tak zmusić, moja droga, to ty byś się naprawdę bardzo odważyła. Po prostu dla ciebie też jest, jak ona jest głodna i się domaga, to po prostu nakrzyczy zawsze na mnie i mówi, co ciebie tak długo nie było, ja tu byłam głodna. Ale słuchajcie, one są już niesamowite, już dwie puchy to zjadają po prostu. Pochłaniają w kilka minut. Dobra. Na koniec. Jak będę wychodziła, to dam wam jeszcze potem, wiecie? A teraz to się już najadłyście. No i co tam bączki robiłyście? Opowiadajcie. Ecik, szalałeś? Nioneczki też szalały na pewno ładnie. Piłyście mleczko od mamusi. W ogóle macie tak dobrze. Macie takie cudowne dzieciństwo z mamusią. Także będą z was takie zdrowe psychicznie kotki. Może jeszcze wam się uda. Ja cały czas nie tracę nadziei. Piękne jesteście. Takie cudeńka tutaj, słuchajcie. Zobaczcie, takie kopie mamusi. Ustaw się, Rozalcia, w rzędzie, o. Kopie mamuni. Nie, ja... Ojej, siedzieć. Zrobię piękne zdjęcie. Dacie radę jeszcze chwilkę? To co, próbujemy? Popatrz, masz szczoteczkę? Nie. O, nic z tego. No trudno, nie będę jej męczyć. Chciałabym, ale może za dużo. Już rano było męczenie i teraz było męczenie. Kotki oczywiście bezczeszczą cały mój porządek kuwetowy. Tak? I co będziecie robić, bączki? Pobawimy się trochę wędeczką. Miałam was nie rozpuszczać, ale troszkę się pobawimy. Chyba was od razu nie rozpuszczę. Cia? Chodźcie, czekajcie, ja sobie tu usiądę. O. No? Ecik, kotlecik. Chodź na to. Hop. Co to takiego? Ecik pierwszy zaskoczył i za nim zaraz Ruzia i Frelka. A gdzie jest czwarty koteczek? A jest, tutaj się czai. Chodź no tu, dziewczynko. No chodź. Widzicie, takiej zabawy to wy jeszcze nie znacie za dobrze. Bo ciotka się tak leni przy was, bo wy jesteście takie fajne kotki, tak mało, tfu. Jakichś problemów było z wami. Największy problem to w tej chwili adopcja. A tak to było wszystko w porządku. Coś tam, małe rzeczy jakieś, nie ma o czym mówić. Naprawdę, ale tak ma właśnie być w kocim pokoju. Ja sobie tak wyobrażam, tak czaruję, żeby właśnie tak było. Niepotrzebne mi są żadne dramaty.
Absolutnie. Ani jeden dramat mi jest niepotrzebny. No chodź, słoneczko. A ty czemu nie przyjdziesz? No dawać, dawać, chodź skakać tutaj. Skakać tutaj. Szaleć, tak jest. I na słupek. I na słupek. O, proszę bardzo. A dziewczyny się patrzą. Przyszła nasza delikatna. Ona jest taka delikatna. Ona jest najdelikatniejsza po prostu z nich wszystkich. To taki wygląda na takiego kota ciapkę. Ale wiecie, od kiedy Ewa wzięła ode mnie Martę, która miała być kotem takim, ciapeczką taką, która jest spokojna, to ja już nie obiecuję nikomu, że będzie miał takiego kota. Co ty masz? No. Hej, co to za piękny widok, ojejku, jak fajnie koteczki wszystkie, jak fajnie te wszystkie koty, proszę, Rozalka się rozkręca, macha łapką, ale nie ma szans, po prostu jedna wędka i jeden główny łowczy, który wszystko zgarnia, całą śmietankę. Całą wędkową śmietankę zabawową. Aj, 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 aj. Jakie to są piękne kotki. Tu patrzcie. No, tenisistów się bawimy w jedną, drugą, w jedną, drugą. Tak? W kibiców tenisa. Proszę, proszę. Ups. No, Walesia nas olała tym razem. Chce być schowana. No, trudno. Ona w każdym razie, jak jest tutaj z nimi, to bardzo pięknie ich woła. Myje, całuje, opiekuje się, karmi. To jest coś pięknego. Ale tą sielankę musimy kiedyś przerwać. Dawaj, dawaj, dawaj. Piękne koty. Piękne, piękne. No i znowu film się robi długi. I żadnych atrakcji. Większych. Motylki są mało atrakcyjne w porównaniu z wędką. A, wędkę to ma nasz kolega, Cwaniak. I on ani myśli się podzielić tą wędką. Ani myśli. Coś tam Frelunia próbuje się bawić motylkiem. Oto nasza, słuchajcie, Rozalcia. Cały czas z boku patrzy. To jest taki delikatny koteczek. Cały czas gdzieś tam delikatnie próbuje. Ona jest taka kochana. Ona jest śliczna. Zresztą wszystkie są śliczne. Ale ona od początku jest taka moja. Ten pysiu ma taki bialutki, śliczny i rudy. Wygląda jak biało-rudy kotek, ale ma trochę z tyłu czarnego. Uff. Dobrze, że koty lubią ciepło, słuchajcie, bo na tym strychu tutaj jest po prostu sauna. Tak, a dobrze, że mamusia je karmi. Mleczkiem na pewno dostosowanym. Idealnie do temperatury, czyli chłodnym. A w zimie, to jak było zimno, to mleczko było ciepłe. Tak, tak to mają mamy. Czytałam o tym gdzieś ostatnio, że mama potrafi dopasować właśnie mleko do wszystkich potrzeb swoich dzieci. I ludzka, i każda inna. Czyli nawet ochłodzić lub podgrzać. No ja Was podziwiam, ja dziękuję w ogóle, że piszecie, że lubicie te filmiki. No bo co tutaj, słuchajcie, wymyślać, no. Ja po prostu kręcę jak jest i to są takie filmy z życia wzięte, bez żadnego scenariusza. Oj. Bez żadnego przygotowywania się. Więc ja mam wrażenie, że cały czas jest to samo, to samo, to samo.
I tak zobaczcie, jak to dnie mijają. Po tych filmach widać. Poranny, wieczorny. Poranny, wieczorny. Niesamowicie. Także żegnam się z Wami, bo ja jeszcze muszę wyjść. I do jutra. I będzie znowu poranny, wieczorny. Aż któregoś razu przyjdzie ta cudowna wiadomość. Hurra, Ecik i Ruzia mają domek. Hurra, Rozalka i Frelka mają domek. Ale to byłoby fajnie. I jeszcze musi być trzecie hurra. Hurra, Waleska ma domek. No nic, czekamy na trzy hurra.